Czy właśnie zastanawiasz się nad własnym kanałem na YouTube? Być może wydaje Ci to interesujące lub coś, co mogłoby pomóc Ci w promowaniu Twojej marki, ale nadal zastanawiasz się, czy to będzie dla Ciebie. Ja po kilku miesiącach prowadzenia tego kanału mogę Ci powiedzieć jedną rzecz na pewno. YouTube to niesamowicie fajna sprawa. Oczywiście nie jest to jakaś taka droga usłana różami, że wszystko od razu hop siup, bo inaczej wiadomo, byłoby dużo więcej YouTuberów wszędzie, ale myślę, że te korzyści z tego posiadania i prowadzenia kanału dla wielu osób będą niesamowicie interesujące. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co takiego może Ci dać Twój własny kanał na YouTube, oglądaj dalej. Ja mam na imię Daria Robbe i na tym kanale wspieram twórców w sieci. Zaczynajmy! Zacznijmy sobie od tego, dlaczego warto mieć kanał na YouTube. W tym momencie jestem na takiej pozycji Twojej koleżanki, która chce Cię za wszelką cenę namówić, że warto. Przyjdę też do tego, że oczywiście trzeba się nad tym zastanowić, ale zacznijmy od tego, dlaczego warto. Powód numer jeden. Dzielenie się wiedzą i pomaganie innym. Myślę, że taką podstawową rzeczą dla naprawdę większości YouTuberów, czymś, co w ogóle spowoduje, że kanał będzie odnosił sukcesy, jest to, że jego prowadzący, prowadząca ma w sobie taką potrzebę dzielenia się wiedzą albo właśnie pomagania. Jeżeli jesteś taką osobą, która lubi, jeżeli widzi, że komuś się coś zrobiło dobrego, pomogło, to kanał na YouTube na pewno będzie czymś dla Ciebie. To jest chyba taka podstawowa motywacja naprawdę całej masy osób. Przykładowo, lubisz pomagać innym, chcesz zawsze jak najlepiej doradzić tej osobie i może nawet trochę za bardzo, na zasadzie, że już Twoi znajomi mówi, no daj spokój już, nie mów mi więcej, bo poradzę sobie czy coś, a Ty masz taką właśnie potrzebę, żeby jednak tym ludziom coś pokazać, poradzić, doradzić, żeby im było jak najlepiej. To tutaj rzeczywiście ten kanał super się sprawdzi, bo cokolwiek tam chcesz światu pokazać, podzielić się z nim, możesz po prostu to nakręcić, wrzucić do internetu i uwaga, wielka niespodzianka, okazuje się, że zawsze się znajdą osoby, które rzeczywiście liczą na taką wiedzę, chcą tej pomocy, czyli nie tak, że mamy jakichś tam znajomych, co nie za bardzo nawet chcą skorzystać z naszych porad, ale rzeczywiście osoby żywo zainteresowane tym tematem, zwłaszcza jeżeli masz jakąś bardzo niszową działalność, coś bardzo wyjątkowego i trudno Ci znaleźć wokół siebie osoby, które tym samym się pasjonują. Przykładowo, mój pierwszy kanał poświęcony szydełkowaniu, no to jest dość niszowa sprawa. Uwierz mi, nie jest tak, że jeżeli chcę, no to z kim bym chciała, to mogę sobie porozmawiać o szydełkowaniu. Nie, no te osoby raczej spotykają się przede wszystkim przez internet, tak w ten sposób się komunikują i nawiązują kontakty. Bardzo rzadko się zdarza, że rzeczywiście w sąsiedztwie mieszka ktoś, kto też takie rzeczy by robił. W tym momencie, jeżeli zakładam taki kanał, mogę moją wiedzą się dzielić, mogę pokazywać, w jaki sposób ja coś robię i te osoby rzeczywiście mogą być za to wdzięczne. Ten kanał na przykład ma za zadanie dzielenie się moją wiedzą odnośnie prowadzenia działalności i promowania się w sieci, czego rezultatem może być, że coraz więcej osób będzie myślało o tym, żeby założyć własną działalność, żeby ją z powodzeniem prowadzić i żeby się utrzymywać właśnie jako własny szef. A mi za każdym razem niesamowitą radość sprawia, jeżeli widzę, że ktoś dziękuje za jakiś materiał, że komuś rzeczywiście pomogłam, że ktoś pisze, że jest naprawdę fajny kanał, który już mu dużo pomógł. Motywacja i przyjemność to jedna sprawa, ale na pewno bardzo wiele osób YouTube przyciąga ze względu na numer dwa, czyli możliwość zarobienia. Każdy wie o tym, że YouTube po pewnym czasie dzieli się częścią swoich przychodów z reklam właśnie z osobami, które tworzą content, które tworzą treści. Jeżeli kanał ma już 1000 obserwujących i 4000 obejrzanych godzin, wtedy twórca może dostawać część pieniędzy właśnie z tytułu reklam. I być może na początku nie są to wielkie przychody. Większość kanałów zarabia pewnie kwoty rzędu kilkaset złotych, ale już jeżeli tych subskrybentów i wyświetleń jest więcej, 10, 100 tysięcy, no to nagle może się okazać, że jest to już taka kwota, która pozwala się utrzymać na jakimś tam pewnym poziomie. Nie mówiąc już o kanałach, które mają no już nawet kilkaset tysięcy czy miliony subskrybentów i to już jest naprawdę w tym momencie dobry biznes i kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie z samych reklam. No ale reklamy to nie wszystko, ponieważ w pewnym momencie, jeżeli mamy już jakąś wyrobioną markę i rozpoznawalność i ludzie nam ufają,
mogą się do nas zacząć zgłaszać osoby z propozycją współpracy, z prośbą, żeby zareklamować coś na naszym kanale, na przykład w takim promowanym odcinku, czy nawet, jak to się zdarza, największym youtuberom, żeby na przykład podpisać jakiś kontrakt reklamowy na produkty z naszym logo. I o ile ja, zakładając ten kanał, zdawałam sobie sprawę, że coś takiego może się tam kiedyś wydarzyć, to niesamowitym zaskoczeniem było, że już pierwsze propozycje zaczęły przychodzić przy liczbie kilkuset subskrybentów. Pierwsza chyba na 200 ileś, później 300, 500. Dostałam propozycję poprowadzenia warsztatów, a potem dwie firmy zgłosiły się z prośbą o zareklamowanie ich platform, oczywiście odpłatne. Akurat ja nie byłam zainteresowana tamtymi współpracami, ponieważ zależy mi na dość spójnych treściach na moim kanale, ale takie propozycje rzeczywiście się pojawiają. Kolejny punkt numer 4 jest w jakiś sposób powiązany z tym poprzednim, a mianowicie z kanału na YouTube może przyjść dużo nowych klientów. Jeżeli mamy bardzo tematyczny kanał na dany temat, w którym na przykład dzielimy się poradami, może się okazać, że ktoś właśnie do nas się zgłosi na konsultacje albo na to, żeby im coś tam ustawić, na to, żeby podpisać kontrakt usługowy. Naprawdę bardzo wiele osób w ten sposób kanał wykorzystuje i jest to w stanie zapewnić im stały dopływ klientów. Warto tutaj od razu dodać, że kanał na YouTube sam po pewnym czasie pracuje na siebie. To znaczy my, nawet gdybyśmy już nie dodawali nowych filmików, to nawet nadal te starsze są cały czas wyświetlane, cały czas wyżej pozycjonowane, więc cały czas dla nas pracują. Takie coś nie wydarza się na żadnej innej platformie social media, więc YouTube jest zdecydowanie tutaj królem. Piątą korzyścią z takiego kanału jest to, że właśnie za jego pomocą budujemy pozycję eksperta. Budujemy sobie swój wizerunek osoby, która się zna na temacie, ponieważ jeżeli widzimy tą osobę, rzeczywiście mówi z sensem, że rzeczywiście to, co mówi, może nam się przydać. Jeżeli w przyszłości będziemy potrzebować pogłębić temat, na przykład dowiedzieć się dużo więcej, już bardziej specyficznej wiedzy i przykładowo ta osoba wyda jakiś kurs, e-book na konkretny temat, to jest naprawdę dużo większa szansa, że właśnie ona będzie naszym wyborem numer jeden w przypadku takiej potrzeby. A jeśli nie ekspert, to influencer. Ile osób po prostu chce się tak kojarzyć również z tym, że po prostu są znane, że są znane, podziwiane i lubiane, i to też daje im niesamowitą satysfakcję i możliwość różnych kontraktów reklamowych, współprac, tak jak wspominałam już wcześniej. I wreszcie równie ważny powód numer 6, a mianowicie nowe osoby. To jest również taka magia YouTube, że w momencie, jeżeli zaczynamy publikować i ktoś, kto zobaczy nasz filmik, poczuje taką więź z nami, że rzeczywiście robimy coś podobnego, bywa, że te osoby rzeczywiście się do nas odzywają i w ten sposób poznajemy osoby, które są naprawdę bardzo interesujące, które również tworzą podobne rzeczy, które chciałyby z nami również podjąć jakąś współpracę, na przykład dwóch marek. Ja osobiście już nawiązałam parę takich YouTube'owych, powiedzmy, przyjaźni i naprawdę są to bardzo satysfakcjonujące rzeczy, bardzo fajna sprawa. No i na koniec bonusowy powód numer 7, czyli kręcenie filmików bardzo Cię rozwija również, jeśli chodzi o pewność siebie i taką łatwość wypowiedzi. Po kilkudziesięciu odcinkach zapewniam, będziesz zupełnie inną osobą również w życiu prywatnym. Lub też chcesz być swoim własnym szefem. Kusi Cię perspektywa prowadzenia własnej firmy, ale nie do końca wiesz, jakby to miało być w ogóle rozpoczęte, czy tak się da? Mam nadzieję, że Cię przekonałam, że naprawdę super sprawa. Ale oczywiście to nie jest tak, że YouTube jest dla każdego. Dlaczego? Mówi się, że jeżeli chcesz założyć własny kanał na YouTube, trzeba myśleć naprawdę długofalowo. Jeżeli będziesz temu poświęcać czas regularnie przez 2-3 lata, ja bym powiedziała, że na polskim gruncie może nawet rok, bo konkurencja jest dużo mniejsza, zmieni to Twoje życie. Naprawdę na bardzo wielu płaszczyznach. I pozytywnie. No ale ile osób w tym momencie, jeśli usłyszę o roku, dwóch, trzech, pomyśli, to nie dla mnie, to za dużo pracy. To jest coś, na co nie mam ochoty, bo już widzę, ile to wysiłków to wejdzie. No bo pomyśl, będziesz publikować jeden, dwa filmiki tygodniowo przez rok, dwa, trzy, no to trochę się tego uzbiera. Wiele osób obawia się kamery i mówi, no nie, ja jestem bardzo nieśmiałą osobą, to nie dla mnie. Ktoś inny uzna, że nie ma warunków do kręcenia filmików, że rzeczywiście ma mało miejsca w mieszkaniu, nie ma odpowiedniego miejsca, żeby to zrobić. Inni powiedzą, że to po prostu zajmuje bardzo dużo czasu. Bo zajmuje. Nakręcenie jednego 5-minutowego odcinka, myślę, że zwłaszcza na początku, może zająć kilka godzin. Bo cały ten proces wymyślania, następnie kręcenia, następnie obrabiania, wycinania, no robi się z tego naprawdę sporo czasu. Dlatego YouTube
myślę, że jest fajną opcją dla osób, które jednak zapas tego czasu mają. Co nie zmienia faktu, że jest cała masa ludzi, którzy YouTube'a kręcą po prostu gdzieś tam po godzinach w ramach rozwijania swojej pasji. I na przykład po pewnym czasie, po roku, po dwóch, okazuje się, że ta pasja, to kręcenie tego YouTube'a jest silniejsza i fajniejsza niż to, co robimy na co dzień. I nawet część osób decyduje się odejść z etatu właśnie po to, żeby zająć się tym na cały etat. Tak jak mówię, na YouTube są pieniądze, więc naprawdę robiąc to w odpowiedni sposób, można na samym YouTube zarabiać, można z YouTube się utrzymywać. I mam dla Ciebie dobrą wiadomość, jeżeli właśnie takie tematy Cię interesują, zostań koniecznie na tym kanale, subskrybując go, ponieważ właśnie rusza cała seria takich filmów o tym, jak zacząć na YouTube, o czym pamiętać, co robić, właśnie żeby czerpać z tego tworzenia kanału wielką przyjemność i żeby była to dla Ciebie niesamowita satysfakcja. Daj znać w komentarzu koniecznie, jakie konkretne tematy by Cię tutaj interesowały i na pewno wezmę to pod uwagę. Do zobaczenia. Cześć!